Starosta oświęcimski Mikołaj Komorowski był rozrzutnikiem, rozpustnikiem, zdziercą, okrutnikiem i awanturnikiem. Znany był z ucisku i wyzysku chłopów w swoich dobrach i wojenek z sąsiadami. Mikołaj słynął także z hulaszczego życia, a że skarbiec często bywał pusty, postanowił obrabować żywiecki kościół, zabierając kosztowne szaty i naczynia liturgiczne. Pieniądze jednak szybko się skończyły, dlatego uciekł się do ich fałszowania. Zasypywał żywiecczyznę i Czechy fałszywą monetą, którą bił potajemnie na zamku. Przyłapany na tym procederze postanowił pozbyć się świadków fałszerstwa i kazał swoich mincerzy potajemnie zabić. Żądza i potrzeba pieniądza była jednak silna, dlatego w 1624 roku sprzedał państwo żywieckie. Jeśli interesują Cię inne ciekawostki z polskich miast, zajrzyj na kanał Razem w Polskę.